Hej, witajcie u mnie na kanale po raz kolejny w najnowszym filmie, a dzisiaj przygotowałam dla Was trochę nowości z Primarka, które przywiozła mi Kasia, była w sklepie, bo jak pewnie się orientujecie, u mnie w pobliżu nigdzie Primarka nie ma, tak więc nie mam możliwości sama poczynienia żadnych zakupów w tym sklepie. A po ostatnim filmie, kiedy Kasia zrobiła mi paczkę, tutaj Wam wrzucę, naprawdę te kosmetyki przypadły mi do gustu. Bardzo wiele z nich okazało się mega fajnymi, takimi budżetowymi kosmetykami, które też jakościowo są niczego sobie. Także zachęcam, obejrzyjcie sobie ten film, bo tam odkryłam kilka fajnych perełek, myślę. No i dzisiaj po raz kolejny chciałabym, żebyśmy sobie przetestowali kilka nowości właśnie w moim kufrze, jeśli chodzi o Primark, ale mam też trochę ulubionych, zapomnianych, których dawno u mnie na kanale nie było, o których chciałabym sobie i Wam przypomnieć, bo pamiętam swego czasu, bardzo je lubiłam i myślę, zrobimy sobie taki makijaż budżetowy dzisiaj. Makijaż budżetowy kwietnia, makijaż kosmetykami drogeryjnymi, takimi, które nie zrujnują Waszej kieszeni, Waszego portfela, bo są to kosmetyki naprawdę przystępne cenowo, no i przede wszystkim takie, które znajdziecie w każdym sklepie. To tyle, powoli będziemy przechodzić już do samego makijażu, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy bądź jeszcze nie subskrybujesz kanału, a podoba Ci się to, co robię, co tworzę, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, zostawisz suba, bo to sprawia, że chce mi się, wiadomo, tworzyć więcej i nagrywać dla Was filmy. Na pewno wpływa to też na rozwój kanału, także naprawdę będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawisz po sobie tutaj jakiś ślad. Może też być to oczywiście komentarz. To tyle słowem wstępu, nie przedłużam. Przechodzimy już do samego makijażu. Zaczniemy sobie oczywiście od bazy i dzisiaj trochę tak niestandardowo, nie szablonowo, bo a jako posiadaczka skóry suchej często na twarz w ramach bazy nakładam rozświetlacz kremowy, taki właśnie w płynie. No i dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie użyli Eveline Glow and Go Highlight Face Illuminator Candy Glow, to jest odcień różowiutki, dlatego, bo jestem teraz chłodna, dość taka, no wiadomo, po zimie jeszcze tutaj opalenizny brak. Mam jeszcze w odcieniu takim bardziej złotym, ale no aktualnie bardziej adekwatny jest ten jaśniejszy jednak. A jest to świetny patent, świetny trik dla osób, które właśnie też mają skórę suchą, przesuszoną, żeby trochę dodać sobie takiego blasku, żeby trochę ta skóra wyglądała na taką świetlistą. No i ja często właśnie w zimie, kiedy ta skóra jest taka poszarzała, lubię sięgać po tego typu produkty właśnie w ramach bazy. Tak więc dzisiaj idziemy trochę pod prąd i nakładamy w ramach bazy rozświetlacz. Zobaczcie, on się wtapia w moją suchą skórę dosłownie raz, dwa i nie ma tutaj żadnego blasku takiego, wiecie, perłowego, świecącego, tylko jest raczej taki subtelny, delikatne takie to rozświetlenie, które i tak zostanie przykryte podkładem, także bez obaw. Tutaj mam podkład AA My Beauty Power z witaminą C, mamy tutaj 95% składników pochodzenia naturalnego, rozświetlający podkład, naturalny blask, 01 wanila, hipoalergiczny, czyli po raz kolejny stawiamy na blask i mocne takie rozświetlenie. Nakładam sobie go najpierw łapkami, zaraz go będę wtłaczać gąbeczką. Jak widzicie, jest on dość taki żółciutki. Ta wanila jedynka na pewno bardziej dla osób z podtonem żółtym w skórze. Ten podkład ma dobre krycie, co zresztą widać. Tutaj krycie jest co najmniej średnie, ale podkład nie pozostawia pudrowego finiszu, co bardzo zresztą mnie cieszy. Bardzo ładnie się wtapia i ta skóra nie wygląda na przesuszoną, raczej na taką fajnie nawilżoną w stronę satynowej. Tutaj też ten blask jest taki dość ograniczony i to nie jest taki stricte podkład właśnie nawilżający, który ma mokre wykończenie. To jest leciutki podkład, myślę idealny na wiosnę, nawet na lato, dla osób, które szukają takiego troszkę lepszego po prostu krycia. Och, no pięknie, tutaj wszystko w momencie, koloryt jest wyrównany, a skóra wygląda na taką jedwabistą,
satynową. Przejdźmy sobie od razu do korektora i tutaj przypominam starego ulubieńca, korektor, który bardzo fajnie się u mnie sprawdza. To jest Maybelline Superstay Full Coverage Under Eye Conceal Ivory 05, to jest mój odcień. No właśnie, korektor stricte dedykowany tutaj na okolice pod okiem i bardzo, słuchajcie, mi się dobrze sprawdzał ten korektor. Jest bardzo kremowy, fajnie rozświetlający, fajnie kryjący, ale też po raz kolejny nie ma pudrowego, matowego wykończenia, tak więc pięknie się adaptuje, pięknie się zgrywa z podkładami i nie mam tutaj nigdy, przynajmniej nie miałam do tej pory żadnego problemu z tym produktem. Nakładam go oczywiście w centralnej części twarzy i rozświetlam sobie. Jak widzicie, ten odcień piątka jest delikatnie jaśniejszy, bardziej już taki chłodny od podkładu, a podkład był bardziej żółty, a korektor jest taki no, chłodniejszy, bardziej neutralny, przez to bardzo ładnie tutaj rozświetla właśnie tą centralną część twarzy, no i oczywiście okolice pod okiem. Nie obciąża skóry, a nie podkreśla żadnej tekstury, naprawdę wtapia się jak marzenie, za to bardzo, ale to bardzo lubię ten produkt. No i dawno go tutaj nie było na kanale, bo odstawiłam go na jakiś czas, ale teraz bardzo miło mi do niego wrócić i przypomnieć o nim. No właśnie. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wszystko jest wygładzone, wyrównane. Skóra jest teraz taką kanwą, na której można działać dalej. Ponieważ dzisiaj stawiam na rozświetlony makijaż cery, tutaj twarzy, no to chciałabym też sięgnąć po puder, który też jest delikatnie taki rozświetlający, a to jest Nude Look i Golden Rose Sheer Baked Powder Nude Glow, to jest mój odcień. Myślę, że to od razu też widać tutaj w kamerze, jak on ładnie połyskuje, błyszczy się, ale bez obaw. On na skórze wygląda na bardzo satynowy, absolutnie nie jakaś taka perła, nie jakiś taki dziki blask, ale bardzo ograniczony, subtelny, ale jednak mimo wszystko jest tutaj taka świeżość po tym produkcie. Muszę tylko sobie znaleźć pędzelek. Ach, niech będzie może taki. Nabieram sobie na pędzelek i delikatnie tutaj gruntuję przede wszystkim centralną część twarzy, tutaj gdzie mam więcej produktów, gdzie nałożyłam korektor na podkład, żeby ładnie tutaj wszystko utrwalić. Mniej na policzki. No i przede wszystkim tutaj na okolice pod okiem, żeby ją zabezpieczyć. I to jest puder, który absolutnie nie daje zmatowienia. To jest puder tylko i wyłącznie utrwalający, gruntujący, tyle. Bardzo leciutki, bardzo też właśnie niewidoczny. Lubię go też nakładać takimi dużymi pędzlami, czymś takim na przykład, omiatając nim twarz. Wtedy nakładamy go oczywiście mniej, bardziej tak właśnie po całości i wygląda pięknie, aczkolwiek może się wyświecać, raczej na pewno będzie się wyświecał po jakimś czasie, tak więc jeśli ktoś szuka mocnego zmatowienia, to no niestety to nie jest ten produkt, ale skóra teraz wygląda bardzo świeżo, naprawdę, jakby tutaj nie było właśnie grama pudru, za to go lubię. Dobra, no to co, przechodzimy w takim razie do brwi i tutaj Was nie zdziwię, nie mam, słuchajcie, nic innego, co ostatnio używałabym, co bym bardzo lubiła, jak to duo. Co to jest? To jest po pierwsze kredka z Primarku, kto mnie ogląda, to już znają na wylot, to jest Brow Sketch, tak się nazywa. Odcień chyba medium brown, na pewno nie ciemny, na pewno też nie jasny. Już mi się wszystko zdarło, tak więc wydaje mi się, że jest to średni ten brąz taki. No i drugi produkt to jest Vibo Show i to jest Your Gorgeous Brow Gel Fixer. Bardzo leciutki fixer, który w żaden sposób nie utrwala. Co to, to nie. On jest bardzo delikatny. W zasadzie ja go używam tylko i wyłącznie po to, żeby sobie wyczesać swoje włoski, ale szczerze przyznam, że to jest produkt zbędny. Tak na
naprawdę mogłabym pominąć ten krok, wyczesać sobie po prostu spiralką moje brwi. Natomiast jedyne, co do czego się przyzwyczaiłam, to to, że po tym produkcie kredka bardzo fajnie jest plastyczna, sunie i po prostu to wypełnianie jakiś gap, szpar, czy nawet nadawanie kształtu jeszcze brwią jest dużo łatwiejsze i szybsze po prostu. Od razu Was też przybliżyłam, żebyście mogli wszystko fajnie widzieć właśnie z bliska. Kredka jest dwustronna, właśnie tutaj jest ta spiralka, którą na dobrą sprawę mogłabym użyć zamiast żelu. No i kredeczka, zobaczcie, jaka jest precyzyjna, cieniutka, fajnie właśnie można sobie dojechać i ładnie wszystko wypełnić bardzo precyzyjnie. Także działam sobie od razu z kredką, wypełniając szpary, gapy, no i obrysowując, nadając sobie jeszcze kształtu takiego bardziej wyrazistego. No i przejdźmy sobie do pierwszej nowości, którą dzisiaj będziemy wspólnie razem testować, a mianowicie do palety z cieniami do oczu. Sunset Dream, paleta właśnie z Primarka, która kosztowała 17 zł. I mamy tutaj 9 cieni, które wyglądają po otwarciu tak. Oczywiście paleta jest zaklejona, tak więc najpierw sobie ją otwórzmy i przesłoczujmy. Tutaj mamy folikę ze ściągą, jeśli chodzi o nazwy cieni, no i oczywiście jest to zabezpieczenie. Paleta jest bardzo maleńka, bardzo leciutka, można sobie ją zabrać z sobą, wrzucić do kosmetyczki, do torebki, zobaczcie, jest też bardzo cieniutka, także tutaj ogromny plus, fajnie eko opakowanie właśnie z kartonu. No i jeśli chodzi o te cienie, są dość urozmaicone, bo mamy i złoto, i niebieski, i róż, i jakąś perłę, fiolecik, także dość taka no, nietypowa, oryginalna. Przesłoczujmy sobie najpierw te cienie, bo bardzo mnie zastanawiają. Zastanawia mnie ich jakość. Nie używałam, nie testowałam jeszcze cieni z Primarku, tak więc bardzo jestem ciekawa tej palety. Wzięłam przykładowe oczywiście, tak, perłowe cienie, bo w tej palecie właśnie nie powiedziałam, są same perły. Także próbujemy. Okidoki. No może nie ma tutaj jakiegoś porywającego pigmentu. Te cienie, niektóre mają jakby dodatkową drobinę brokatu, czyli są takie trochę bardziej trójwymiarowe. Natomiast te tutaj bardziej wyglądają na satynowe przy swatchu, podczas gdy w palecie wyglądają bardziej na perłowe. No i ten na pewno tutaj bardzo się sypie. I tutaj wygląda na taki czerwono-pomarańczowy, a to jest ten fiolet tutaj, żeby było śmieszniej. Zupełnie wygląda inaczej, zobaczcie, na swatchu niż w palecie. Co mi tu jeszcze zostało z tych cieni, żeby sobie jeszcze przeswatchować? Okidoki. No dobra, pozostałe cienie prezentują się tak. Tutaj widzę taki delikatny duochrom, bo to jest perła biała mieniąca się na róż. Fajnie. Ten też tutaj dość ciekawie wygląda. To jest takie stare złoto, trochę z zielonym jakby podtonem. Ten bardzo fajnie napigmentowany, ten też. Ten troszeczkę jakby bardziej też się właśnie, nie chcę mówić, że sypał, kruszył, bo no nie, ale jakoś tak nierównomiernie mi się przesłoczował. No ten tutaj jest bardzo subtelny, mało wyrazisty, jeśli chodzi o blask. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oku. Ponieważ w tej palecie nie ma ani jednego matowego cienia, no to muszę się tutaj wesprzeć na jakiejś innej palecie. I tutaj mam i to jest Sensitive Skin Eyeshadow Palette Late Summer. I tutaj mam cienie takie, które mnie interesują. Myślę, ten róż tutaj, taki fioletowy róż, pójdzie w załamanie, a później będziemy już sobie pracować na tej tutaj palecie. Także tak, dzisiaj wiosennie, kwiatowo, różowo. Tutaj mam taki puchaty pędzelek, stricte właśnie do blendowania. Przechodzę do mojego różu z palety Sensic. A swoją drogą bardzo fajna paleta. No i zobaczcie, tutaj jest naprawdę potężny ten pigment. Nakładam sobie mocno, wciskając w załamanie ten cień. Nie robię tego jakoś precyzyjnie, bo później będę sobie dopracowywać jeszcze wszystko, całe cieniowanie. Na razie chcę sobie tak naprawdę tylko zaznaczyć
właśnie tutaj to załamanie bardziej. I w wewnętrzny kącik spróbujemy sobie nałożyć tego perłowego, mieniącego się na róż duochromu. Jest tutaj ten róż widoczny delikatnie, ale to nie jest cień bardzo połyskujący. Raczej jest z tych takich sypiących się, takich właśnie dość mokrych, może to jest nawet lepsze określenie, mokry. Rozcieram delikatnie sam wewnętrzny kącik, delikatnie do załamania, żeby połączyć te cienie z sobą. No i przechodzę od razu sobie tutaj dalej. I żeby przetestować jak najwięcej, to najpierw jeszcze sięgnę po tą brzoskwinię, a później na sam środek nałożę tego złotka tutaj, bo jednak bardzo mnie interesuje, właśnie intryguje ten cień. Ale najpierw zaczynam od brzoskwini i zaraz tutaj za tym moim różem wciskam ten cień. Jak tak sobie patrzę w lusterko, to mam wrażenie, że te dwa cienie są półtransparentne. Jakby nie nakładały się na całą powiekę, tylko gdzieniegdzie były widoczne prześwity. Chociaż staram się je mocno tutaj wklepać, ale wydaje mi się, że to po prostu jest ich urok. Takie są i tyle. A bardzo subtelne, bardzo delikatne. Dobra, no to co? Przechodzę od razu do złotka. Zmienię sobie tylko pędzelek na bardziej taki puchaty. O! I szerszy delikatnie. Działamy ze złotem. Gdzie jesteś, pigmencie? Gdzie jesteś? Zmoczę sobie pędzelek. I nakładam ten cień na mokry pędzel. No właśnie, żeby wydobyć tutaj na maksa, jeśli chodzi o blask, o krycie, o pigment. I żeby zrobić sobie taką folię, taką ładną taflę. No teraz jest zdecydowanie lepiej. Oj tak. To złotko zdecydowanie na mokry pędzel jest bardziej wyraziste, bardziej takie bęk. Dobra, wracam do mojego pędzelka i do mojego różu. Muszę sobie tutaj delikatnie wyczyścić to załamanie. No i przejdźmy teraz jeszcze do tego niebieskiego cienia, który nałożę sobie w zewnętrzny kącik, po to, żeby przyciemnić oczywiście i zdefiniować oko. Muszę tylko znów zmienić pędzel. 1500, 1900, jeśli chodzi o pędzle. A taki puchaty, ale precyzyjny. Bardziej taki właśnie zaokrąglony. O, szpiczasty. I wciskam sobie ten błękit, ten niebieski. To jest taki w zasadzie granat. Tutaj, w zewnętrzny kącik. O, robi się dziura. No, cóż, jeśli chodzi o jakość tych cieni, to na razie mnie nie kupują. Bardzo są takie sypkie, uciekające. Oj, z powieki zupełnie. I co ja mam teraz z tobą zrobić, jak ty się nie chcesz mi trzymać tutaj? Próbuję doklepać. Osypało się trochę też. Umęczyłam się i powiem wam, nie polecam, naprawdę. Już jestem zmęczona tym makijażem. Dobra, przejdźmy na dół oka. Oczywiście zaczniemy sobie od tego niebieskiego cienia, żeby ładnie oko zdefiniować. A ten cień chyba najgorszy z całej palety. No udało mi się jako tako, że tak powiem, uratować to oko, ale tylko i wyłącznie nakładając ten cień na mokry pędzel. Dzięki temu się mi chwycił powieki, bo tak, to mogłabym jeszcze i 2 godziny się męczyć, albo i cały dzień nawet, a i tak by to nic nie dało, bo ten cień po prostu się nie łapał. Zupełnie się nie chciał łapać. Dobra, ponarzekałam sobie trochę, działamy z dołem. I teraz tak, po niebieskim przejdę do mojego różu tutaj z tej palety. Ten róż jeszcze sobie tutaj nałożę, żeby się mi pojawił ten kolor tutaj w środek i rozcieram sobie nim po całości. Zmienię sobie tylko pędzelek na ten i delikatnie jeszcze sobie tutaj nim całe oko ładnie rozmiękczę, rozetrę. Natomiast tutaj w sam wewnętrzny kącik wracam do mojego perłowego cienia, tego właśnie delikatnie mieniącego się na róż i tutaj sobie go jeszcze wciskam, żeby na maksa rozświetlić właśnie ten wewnętrzny kącik.
Nie ma tutaj w tej palecie żadnego cienia, który byłby dla mnie taki wow, ale piękny, ale śliczny. Nie ma nic, nic takiego właśnie, co gdzieś tam by mnie poraziło, jeśli chodzi o kolor, formułę, no cokolwiek. Także nad tym ubolewam. Trochę jeszcze tego białego różu nałożę sobie tutaj pod łuk brwiowy, ale dosłownie bardzo maleńko, delikatnie tylko, żeby optycznie sobie unieść ten łuk i żeby tutaj delikatnie pojawił się taki blask subtelny. Słuchajcie, jeśli chodzi o oko, ja już chyba się nie będę tutaj męczyć więcej i dokładać i kombinować, bo nie mam do tego dzisiaj cierpliwości. Przejdę do kolejnego produktu, który chciałabym wspólnie razem z Wami przetestować, a jest to eyeliner i to też jest produkt właśnie z Primarka, który kosztował 11 zł. Tak, tutaj jest cena. Oczywiście czarny eyeliner, skinny felt eyeliner, precision ink liner, tak się nazywa. I oczywiście jest zafoliowany, także muszę sobie go najpierw otworzyć. Tak wygląda ten produkt i po otwarciu, o, mamy dość długi, tą wypustkę, to zakończenie jest takie, no ten aplikator jest dość długi w porównaniu z innymi eyelinerami, tak mi się nasunęło przynajmniej. Nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi o właśnie kreskę. Czerń też, niczego sobie, fajny taki, no dość głęboka ta czerń jest. Nie no, w porządku. Nie wiem, co robię, ale tak sobie pomyślałam, żeby jeszcze tutaj się pobawić tym eyelinerem. On niesamowicie szybko zastyga, także może to być plus, może to być minus oczywiście, ale nie no, fajnie się nim pracuje, naprawdę. Chyba to mamy. Pozwólcie, że szybko poza kamerą wykończę drugie oko, dokleję jakieś sztuczne rzęsy, a później będziemy bawić się dalej. Tak teraz prezentują się oczy. Co zrobiłam? Oprócz oczywiście doklejenia sztucznych rzęs, to nałożyłam odrobinę kredki. To jest Maybelline Luster Drama Nudes, tak się nazywa chyba. I odcień 20 Rose Pearl, czyli taki perłowy, delikatny róż, a właśnie, żeby trochę jeszcze rozświetlić to spojrzenie. No i możemy przejść dalej, jeśli chodzi o kolejny nowy produkt u mnie w kufrze, to mam tutaj, i teraz uwaga, uwaga, znów będzie nieszablonowo, bo to jest puder. Puder, ale będziemy go używać w ramach konturu. Kosztował 13 zł, nazywa się Foundation Pressed Powder, czyli nawet nie puder, a tak naprawdę podkład pudrowy w pudrze. Natomiast to jest produkt, który kupiła mi Kasia. Jak zobaczyła właśnie odcień, taki bardzo neutralny, zaraz Wam zresztą go pokażę, to powiedziała, że od razu pomyślała o mnie i o konturze. Tak wygląda po otwarciu. Mamy tutaj pufek, którego ja tych gąbek nie lubię. One są bardzo takiej mizernej, słabej jakości, więc nigdy ich nie używam. Mamy lusterko, no i mamy produkt, który jest też zabezpieczony jeszcze tutaj. Chodź tu do mnie. On nie jest ani zbyt pomarańczowy, ani też jakiś taki bardzo chłodny z szarością. Tak więc, no sama jestem ciekawa. Trochę się wzdrygnęłam na myśl, że kupiła mi puder czy podkład w pudrze właśnie do konturu. No ale słuchajcie, Mizia lubi wyzwania, także przetestujemy. Nie ma co gadać, tylko trzeba się zabrać i przetestować. Tutaj mam taki skośny pędzelek, no i próbujemy. Dość sypki. Muszę uważać, żeby nie przegiąć. Ale, no... Tapia się bardzo ładnie. To jest faktycznie fajna alternatywa dla osób, które boją się, że sobie zrobią krzywdę z takim stricte bronzerem do konturu, bądź nie mają wyczucia, albo na przykład mają ciężką rękę, to można zamiast tego sięgnąć właśnie po taki ciemniejszy odcień pudru, bo pudry w założeniu po prostu mają delikatniejsze krycie, delikatniejszy pigment i nimi nie zrobimy sobie po prostu krzywdy. Także to jest też fajny patent na taki subtelny właśnie kontur, czy żeby subtelnie sobie zdefiniować twarz, żeby sięgnąć... podoba mi się! Dajcie znać,
Co myślicie o tym produkcie? No, ja myślę, że Kasia się tutaj świetnie spisała. Kasia, brawo ty, bo chyba sama lepiej bym tutaj, że tak powiem, nie zaryzykowała kupna. No wygląda ślicznie, bardzo, ale to bardzo tak naturalnie, subtelnie. Można go oczywiście budować, ale nie będę przesadzać z ilością. Natomiast myślę, że na lato jest to świetna alternatywa do klasycznych po prostu bronzerów takich do konturu, czy nawet ociepleniowych. Jeśli chodzi z kolei o róż, to tutaj przypominamy sobie po raz kolejny starych ulubieńców. Dawno tego produktu u mnie na kanale nie było, a naprawdę go lubię. Naprawdę, naprawdę. Jest to świetny moim zdaniem róż. To jest L'Oreal Le Blush, odcień 120, Sandalwood Pink, czyli taki właśnie przygaszony, trochę herbaciany. Idealny, jeśli o mnie chodzi. Nie za ciemny też. No i on ma w sobie też takie delikatne drobinki, miki, ale one są bardzo drobniutko zmielone, przez co nie ma tutaj żadnych drobin brokatu, żeby coś tutaj, wiecie, się odznaczało. Za to jest piękny taki blask, taka świeżość na policzku, więc na ten sam pędzelek, którym nakładałam bronzer, tutaj już i tak na nim nic nie ma. Oczywiście ten produkt można stopniować, można go dokładać więcej, ale no ja tutaj nie mam zamiaru przyginać z ilością, ale jednak od razu jest świeżej, żywiej i tak, wiecie, zdrowo, prawda? Uwielbiam róż. I została mi jeszcze jedna nowość i specjalnie zostawiłam ją prawie że na koniec, bo to jest kosmetyk, którego najbardziej jestem ciekawa, a mianowicie to jest rozświetlacz. Jak go zobaczyłam, nie swatchowałam jeszcze, ale po otwarciu miałam takie... Miłość. Zobaczcie na to. Prawda, że pięknie się prezentuje, ale po kolei. To jest rozświetlacz, który kosztował 17 zł. Pearl to jest chyba odcień, tak mi się wydaje. Glow, highlighter i oczywiście to też jest produkt z Primarka. Bardzo też po raz kolejny leciutki, eko, kartonowe opakowanie. Tutaj z tyłu mamy specyfikacje. No i... Kasia mówi, że to był najładniejszy odcień, taki najbardziej uniwersalny, bo był jeszcze, no tam mówiła, że były jeszcze jakieś tam inne do wyboru, ale nic specjalnego, ten bardzo jej się spodobał. No i teraz uwaga, 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 bo ja jestem mega po prostu napalona na ten produkt. Mam nadzieję, że będzie fajny. No, jest dobrze, ładnie się to tutaj prezentuje. Pięknie się słoczuje. Zobaczmy. On tu ma jakby takie drobinki jeszcze delikatnego brokatu w sobie. No. No, czy wy to widzicie? Chwila ciszy. Podziwiajmy. Delektujmy się tym widokiem. I to jest taki odcień, słuchajcie, delikatnego złotka, ale to złoto nie jest za ciepłe. Raczej takie bardzo... No właśnie, uniwersalne, trochę takie szampańskie złoto, bardzo neutralne. No i teraz pędzelek i śmigamy i działamy. Może podtrzymam Was jeszcze w tej niepewności, zanim zanurzę pędzel. Nie no dobra, wiem, że już też nie możecie się doczekać, tak samo jak i ja. No i uwaga, uwaga, próbujemy. No, ładnie, ładnie wygląda, oj. Hu, hu, hu. No, ten rozświetlacz, to już wiem na pewno ze mną zostaje. Słuchajcie, rozświetlacz bardzo ładnie się wtapia, natomiast teraz tak, nie ma tutaj takiej tafli stricte, on bardzo ładnie się mieni, ale też z drugiej strony bardzo ładnie się wtapia w policzek i ciężko powiedzieć, ma dość taką specyficzną tą formułę, nie jest może taki bardzo wyrazisty, taki wiecie, na zasadzie bang, ale na co dzień, no ślicznie tutaj, że tak powiem, błyszczy się i robi to, co robić powinien. Nie ma się takiego wrażenia, że jest go za dużo, wiecie, co mam na myśli. Zaraz zobaczymy,
czy można go stopniować, natomiast no, mi się osobiście bardzo podoba. Jest dość taki sypki, mam wrażenie, unikatowy, jeśli chodzi o tą formułę i szczerze mówiąc chyba nie mam nic podobnego w swojej kolekcji. Fajny, średni, jeśli chodzi o blask, o ten pigment, produkt, który robi swoją robotę, ale nie jest taki nachalny. Oh yeah, jeszcze troszkę, jeszcze tutaj, jeszcze na moją bródkę, żeby tak ładnie tutaj się mieniła. Ale ktoś napisał, na całe szczęście nie wygląda jak po zjedzeniu spaghetti, albo jakby się oblała rosołem, także to był mega komplement. Naprawdę dziewczyny, zrobiłyście mi dzień, jak czytałam te komentarze, no, bo pytałam właśnie, czy lubicie rozświetlacz na brodzie u mnie. Także bardzo się cieszę, że jednak lubicie, że was to nie razi w żaden sposób. Dobra, przechodzimy teraz do produktów do ust i tutaj mam fajne duo. Widać bardzo kolorystycznie do siebie zbliżone. Słuchajcie, fajne nudziaki, też w zasadzie przypominamy sobie starych ulubieńców, bo swego czasu katowałam, molestowałam ten produkt namiętnie u mnie na kanale. Powiedziałam molestowałam, czy YouTube teraz tego nie zbanuje? Bo to jest takie słowo kontrowersyjne. Znów będę mieć ucięte zasięgi. Jeśli chodzi o konturówkę, to mam Longwear Lip Pencil Hypoallergenic, to jest oczywiście Bel i odcień 3. I to jest taki jakby brązik, ale bardzo taki nude. O, chcę Wam pokazać. Bardzo ładnie wtapiający się w usta, uniwersalny, mega. Natomiast z kolei pomadka to jest mój ulubieniec swego czasu, znaczy teraz też go lubię, żeby nie było, tylko po prostu dawno po niego nie sięgałam. Max Factor, odcień 025, Shine in Glam. I te dwa produkty chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj nałożyli na usta. Najpierw sobie usta obrysuję i delikatnie wypełnię. To da mi długotrwałość, jeśli chodzi o utrzymanie się koloru na ustach. Ale też sprawi, że no właśnie będą bardziej takie pełniejsze. Nigdy nie używałam konturówek, muszę się przyznać, że dopiero od jakiegoś czasu przekonałam się i teraz w zasadzie nawet na co dzień używam tych produktów. Ta konturówka jest bardzo plastyczna, bardzo mięciutka. Tutaj nie ma uczucia takiego drapania po ustach. Ona sunie jak masełko i właśnie fajnie przedłuża też trwałość pomadki dodatkowo. No i możemy przejść tym sposobem do pomadki, do błyszczyka. W zasadzie ciężko powiedzieć, czy to jest bardziej pomadka, czy błyszczyk. Wygląda tak, jeśli chodzi o aplikator. Chyba bardziej błyszczyk z kolorem jednak. O, wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Czy muszę cię tutaj otworzyć? Idzie, idzie, podbesk, idzie. Bardzo taka jest, jeśli chodzi o samą formułę, konkretna, gęsta. Myślę, że to widać, jak ją właśnie tutaj wysunęłam. Przez co bardzo ładnie otula usta. Fajnie je zabezpiecza. Uwielbiam, uwielbiam. Nie skleja się, mega komfortowa na ustach. Dosłownie jak taki balsamik, tylko że z kolorem. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Makijaż wykreowany nowościami w moim kufrze, jeśli chodzi o Primark, ale też oczywiście starymi ulubieńcami, których dzisiaj sobie tutaj przypominaliśmy u mnie na kanale. Dajcie proszę znać, co myślicie o tym makijażu, czy podoba Wam się tutaj makijaż oka i ogólnie cała reszta. Jeśli chodzi o moje takie przemyślenia, podsumowanie, co do tej palety, chociaż makijaż nie wygląda źle, udało mi się go, myślę, uratować. Tutaj przybijam sobie sama piątkę, ale co się umęczyłam, umordowałam, to moje. Tak więc te cienie niestety, ale nie należą do najlepszych jakościowo i wydaje mi się, że dużo lepsze palety z cieniami ma chociażby Action, a czy co ja tam jeszcze testowałam, Deals chociażby. No tutaj ten Primark trochę mnie rozczarował, szczerze przyznam. I od razu tutaj na ich obronę muszę chociażby
oddać chwałę, hołd tym dwóm kosmetykom. To zdecydowanie są produkty, które, że tak powiem, uratowały dzisiaj reputację Primarka, ale tak na poważnie bardzo mi się podoba tutaj ten podkład w ramach konturu i zdecydowanie tak go będę używać. No chyba, że się opalę w lecie, no to spróbuję go też nałożyć, tak jak tutaj jego przeznaczenie wskazuje, czyli jako podkładu, może też go kiedyś tam użyję. Natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi o bronzer, a pięknie neutralny, naturalny i no, wtapiający się tak, że zupełnie ten produkt jest niewidoczny, więc Katarzyna szapoba, bo spisałaś się po raz kolejny, jeśli chodzi o strzał w moje preferencje i ogólnie kolorystykę. Natomiast jeśli chodzi o ten rozświetlacz, też jest bardzo fajny. Spodziewałam się troszeczkę, tutaj muszę być szczera, większego blasku i takiego bang, takiej tafli i nie chcę mówić tutaj brzydko, ale takiego uderzenia, ale mimo wszystko produkt wygląda bardzo ładnie, jest zdecydowanie troszkę bardziej subtelny, natomiast nie zmienia to faktu, że wygląda, prezentuje się pięknie, pięknie się wtapia, nic tutaj się nie odznacza i jest to produkt bardzo taki do wykorzystania przez każdego, mam wrażenie, także i na co dzień, i na wieczór, w każdym jednym makijażu, także zostawiam sobie go, bo na pewno go wykorzystam. No i jeśli chodzi, słuchajcie, o eyeliner, też bardzo na tak, też bardzo na plus. Bardzo łatwo się nim maluje, jest dość suchy. Suchszy niż większość eyelinerów na rynku, więc tutaj muszę to podkreślić. A natomiast, no i też w efekcie bardzo szybko zastyga, wysycha. Natomiast jeśli chodzi o pracę, nie miałam tutaj żadnego problemu. Ten aplikator jest na tyle precyzyjny, fajny, że można, jak widzicie, tutaj poszaleć, pobawić się, namalować sobie na tym oku, co dusza zapragnie. A także fajna, głęboka czerń. Na razie tutaj nic się z nim nie dzieje. Gdyby coś tutaj zaczęło się niedobrego dziać w ciągu dnia, typu eyeliner zaczął się rozmazywać, bądź kruszyć, wyłamywać, tak wiecie, pękać, to przyjdę do Was na podsumowanie, bądź napiszę Wam w komentarzu pod filmem. Natomiast na tą chwilę nie widzę sensu, żeby czekać i przychodzić na podsumowanie, bo jednak jest to makijaż wykreowany moimi ulubieńcami w większości, które bardzo dobrze znam. Także myślę, że to tyle, jeśli o mnie dzisiaj chodzi. Ściskam Was bardzo mocno. Czekam na Wasze przemyślenia, tematy do kolejnych filmów. Może macie jakieś propozycje, to śmiało piszcie. A ja już nie przedłużam. Buziaki. Pa. Wiem, miałam nie przychodzić, ale tak bardzo się za Wami stęskniłam. A tak na poważnie, słuchajcie, nie minęło długo, bo może około 2 godzin od momentu zrobienia makijażu. No, może troszkę dłużej. Natomiast nie mogę już wytrzymać. Oczy mi tak łzawią tutaj. Ten kącik jest dramat. Non-stop go dotykam, non-stop się tutaj wycieram. Te cienie nie dość, że fatalnej jakości, jeśli chodzi o pracę, to jeszcze tutaj, jeśli chodzi o skład, a nie wiem, coś bardzo taniego prawdopodobnie, co uczula mnie i sprawia, że właśnie oczy łzawią. Tutaj nie jest źle, natomiast ten kącik, nie wiem czy to widać, już tutaj wszystko się ulotniło, jeśli chodzi o cienie. Także drażni mnie bardzo, idę go zmywać i będę zmywać zaraz chyba cały ten makijaż. Natomiast cała reszta naprawdę ok, eyeliner, nic tutaj się nie dzieje, więc nie sądzę, że jeszcze się wykruszy. Myślę, że jak najbardziej. Rozświetlacz też, wszystko jest tak jak było, bronzer na swoim miejscu, także cała reszta naprawdę jest gites majonez. No i to tyle ode mnie. Pa!